Okej, jestem w Kamiennym Potoku i tego nie widać, ale bardzo pada, złapało nas. Ale zobaczcie, jakie ładne zejście i w ogóle jak cudownie. Także naprawdę, idziemy nad morze. Nad morzem już jest słońce, ale pokażę wam Kamienny Potok, jak wygląda. Cześć Dorota! Pokażę wam, jak wygląda potok z góry. Zobaczcie, jak nagrywam. Tu normalnie dla was, for you. Nasz aparat trochę ma być wodoodporny, ale wiecie jak jest, także cudownie, prawda? No, chciałam powiedzieć, że chmurki takie, ale nie pada już, nie, nie. I zobaczcie, i nawet morze mało szumi, o, to ja mogę przybywać, dzisiaj jest mój dzień. W uszy nie daje. Świetnie wygląda. A no właśnie. Ej, właśnie Dorota mówi, żeby zrobić live'a z plaży, ja mówię, że zrobię z tymi koczkodanami, których tu się namnożyło. Proszę bardzo. Ryby, twy, mewy, czy inne mewy, ptaszki. Czy inne ptaszki. Bardzo fajne. No ale przede wszystkim morskie widoki. A bo to musiało ratować, a po co? No, minimolo. Proszę bardzo. No. Ale zawsze. I teraz ja. Uwaga na kocyku. Uwaga. Świeci mi słońce po oczach, chociaż go nie ma. Ale wypoczywam. Dzisiaj dzień wypoczynku. Wczoraj się nałaziłyśmy, w sobotę się nałaziłyśmy, w niedzielę się nałaziłyśmy. Dzisiaj nie będziemy chodzić. Będziemy wypoczywać. Dokładnie. Zdjęcie robi Dorota. No, takie tam. O, jest pan ratownik. Co? Pan ratownik przyjechał motorkiem wodnym. Krabina na plaży z ekosiatką. Nie, to się wytnie. Weź ją tak, machnij na dół. O, tak już nie widać. Jakie piękne laczki, karabina. Blink, blink. Lasyczki. No jak się zgubią, to byś patrzył do kółki. Jesteśmy w Zakopiańskiej chacie w Sopocie. I teraz masz to, co lubisz. Góry nad morzem. Nie lubisz morza, lubisz góry. Lubię masz morze. Góry. No. Tylko czasem.
Tam jest knajpka, w której byliśmy. Tam robią profesjonalne zdjęcia, które wam zaraz pokażę na zbliżeniu. A teraz muła. Powinnam zrobić pogadankę, ale nie wiem nawet, czy mnie słychać przez to szumienie. Wypoczęta, odpoczęta. Piękna pogoda, nie pada. Było słońce. Super. Zobaczcie, tak powstaje kolejne zdjęcie do Tarota nad morzem, ale w Zakopanem. Bo jest tutaj taka restauracja zakopiańska. No to znaczy się na styl. O. Super. Bardzo ładnie to wygląda w ogóle, nie? Tak. No. No. Bardzo ładnie, bo te białe stolki, zobaczcie, jak to jest w ogóle ślicznie. Jedzenie normalne, ale śliczność jest duża tegoż miejsca. Naprawdę. Na sosryfiaka też zrobię, taka będę. A co? A co? I po baterii. No. No. A my naprawdę odpoczywamy. Nie pracujemy. Ale patrzcie, no. To też się tak dzieje. O, zacnę to. A to w ogóle tak wygląda, jak ja bym była w 3D teraz. Tak jak równo ten. Muszę sobie to nagrać. Autentycznie. To zrób panoramę. Ale wygląda creepy, nie? Łapię, bo właściwie mamy ciemno w tym lesie, słuchajcie. Idziemy sobie właśnie. Tutaj mamy ten kamienny potok. Wodę spuścili? Że nie płynie? What? What? Uważam. No. Myśmy szły do... Tak, no ja nagrałam ten potok na szczęście, więc... Tia, okej. Dobra, nie ma sprawy. What? Dziwne, naprawdę. No. Jakie skarpy. Nagrane, bo tak byś powiedziała, że coś wymyśliła. No. Kamienny potok. No. Dobrze to nagrałam. Pod górkę teraz. Tu właśnie mokłyśmy. Ale już jest spoko. I tak wam dopuszczę 14 razy. I ostatnie podejście. Lecimy. Stopy niosą nas. 3, 4, 5. Raz. I przerwa. 3, 4, 5. Przerwa. 2, 3, 4. Nie zgadza mi się. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Przerwa. 2, 3, 4. Nie zgadza mi się. Raz, dwa, cztery, pięć. Ostatnie najdłuższe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jesteśmy. Jesteśmy w Wejherowie wieczorkiem. Zobaczcie, w czwartki i piątki disco dlowaju. Cokolwiek. Ale ładne. Jak się palą lampy, to brzydkich rzeczy nie widać, widać tylko ładne światełki. Jest cudnie. I wychodzimy, kawiarenka. Proszę bardzo, życie miejskie trwa. Na Wejherowski rynek. Tutaj lodziarnia. Bardzo dobra. Jak ona się nazywa? Venta. Venta. Kamieniczki pod cienia, które są urocze. Żeby nas nie zabito. Ładnie jest, a zobaczcie z dół. Super. A żeby nie było, to my dopiero wracamy. Takie jesteśmy, Jasie, wędrowniczki. No, ja widzę, która godzina. 9. To fajne. Jak ktoś chce spokoju, to można, można. Fontanna jest podświetlona.
proszę bardzo. A tam deptak, zaraz będziemy na deptaczku. A jakby ktoś folkowe rzeczy, proszę bardzo. Buty też folkowe, ale uwielbiam te podwójne, to są konwersy, czy udają konwersy? Super są, trzeba tu zajrzeć dla tych butów. Proszę bardzo, nerka. Jeszcze. Wejherowo. I teraz idziemy jeszcze do pana. No. O, jaki ładny księżyc, patrz. Tym nie będzie widać w aparacie. Chociaż widać wyjątkowo. Przybliżę, ile mogę. Nie jest to aparat na zbliżenia, Bóg wie jakie. Rapnem 4 razy. Ale jest. I lecimy dalej. Klimatycznie. Trochę was potrzęsę. Już mniej. Staram się równo ręką. Pomnik oświetlony pana. Proszę bardzo. I tak wygląda ten ptaczek. O. Ślicznie, nieprawdaż? Największa wystawa zawsze, czyli lokowe rzeczy. Lampy. Piękne. Lampy solne. Cudne. Jakieś pudełeczka, pudełusie. Super to wygląda.